Rozdział 24. Wypełniona Misja. Cytat. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Jeżeli ziarno wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostaje tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Ewangelia Jana, rozdział dwunasty, werset 24 do 25. Pewnego dnia we wrześniu 1955 roku Mackalis podzielili się z nami najbardziej podniecającą nowiną, jaką kiedykolwiek pragnęliśmy usłyszeć. Ed i Nate, pilot misyjny, wykryli wreszcie kilka domów Auka, niedaleko od Arajuno. Od tej chwili Jim zaczął żyć, jak mówią Hiszpanie, z jedną nogą w strumieniu. Jego modlitwa, osobiste zaangażowanie i nadzieje co do auka sprzed laty nie poszły na marne. Może Bóg pozwoli mu dzielić je z Edem. Ed i Nate zaczęli regularnie zrzucać z samolotu prezenty dla mieszkańców tych domów, w nadziei zyskania przyjaźni, by później móc zbliżyć się do tych dzikich ludzi na ich terenie. Znali niepowodzenia, jakimi skończyły się inne próby zdobycia tych Indian, lecz znali także tego, który powiedział Dana mi jest wszelka władza, idźcie więc. Ewangelia Mateusza rozdział 28, werset 18 do 19. Dzieło w Szandii zostało rozpoczęte, był tu już teraz zalążek wiernych, a niektórzy z nich umieli czytać i rozumieli Biblię. W swoich rękach posiadali kilka egzemplarzy pisma świętego. Przeprowadzono program nauki pisania i czytania dla dziewcząt i chłopców. Zaspokojono potrzeby materialne, myślnik stały dom, betonowy fundament pod nową szkołę, wystarczająco długi pas startowy. Fundamenty pod rozwój przyszłej pracy zostały założone. Modlitwa, którą Jim nosił w sercu przez tyle lat, z nową energią znalazła się znów na jego ustach, dwukropek. Oby ci, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli, którzy nawet nie mieli okazji odrzucić przesłania Ewangelii, mogli ją usłyszeć. Wielu Kuijczua słyszało już Ewangelię. Wielu odrzuciło, a teraz ich krew jest na ich własnych rękach. Krew Aukas jednak Jim widział na swoich. Natychmiast rozpoczął wysiłki w celu pozyskania młodych ludzi, którzy przejęliby odpowiedzialność prowadzenia tego kościoła. 23 października tak pisał do rodziców. Dwukropek. Wspaniale mi się dzisiaj rano nauczało o łatach na starym ubraniu i słodkim winie w starych bukłakach. W kulturach, gdzie podstawowym napojem jest napój odurzający, jak tutaj cicza lub wino we Włoszech, pojmuje się całą moc opowiadania Pana Jezusa o człowieku, który napiwszy się mocnego trunku, nie pragnie od razu świeżo zrobionego napoju. Nieustannie zdumiewa mnie to, że ta podniosła nauka naszego pana przeniesiona w taki prymityw jak tu, często bywa prędzej pojmowana przez takich Indian z dżungli niż przez osoby żyjące w kulturze, będące wytworem cywilizacji XX wieku. Pracuję nad dwoma byłymi uczniami z naszej szkoły, przekonując ich by brali udział w lekcjach Biblii we wtorki i piątki. Venancio prowadzi zajęcia w środę, a Hektor w nawiasie nauczyciel szkolny w poniedziałki. Dla mnie pozostają tylko czwartki, ale jestem także obecny na tamtych wszystkich. Szkoła jest coś warta tylko wtedy, gdy każdego dnia naucza prawdy Bożej. Widzimy jednak po Venancio, że ten, kto naucza, zyskuje 100% więcej niż chłopcy, którzy go słuchają. Próbujemy więc to błogosławieństwo rozszerzyć, dając taką szansę innym. W piątkowe popołudnia zaczęliśmy spotkania u ujścia rzeki Talak. W domku Indianina zgromadziło się przedwczoraj dwudziestu tubylców. Ostatnio u ujścia rzeki Arajuno zauważono nowe ataki Auka. Ed wzmógł czujność i uruchomił elektryczne ogrodzenie. We wtorek chcę pójść i poznać trochę zwrotów na rzeczu auka od złapanej kobiety z tego szczepu w Ila. Przy okazji zamierzam kupić tam prosiaka, którego będą chować uczniowie. 29 października. W czwartek Ed i ja polecieliśmy do Wilano na parę dni, by odwiedzić tamtejszych Kujczuła. Po południu, kiedy razem z Edem gawędziliśmy z Indianami nad rzeką, przyszli powiedzieć nam, że w górze rzeki utopił się chłopiec. Było to dokładnie w miejscu, gdzie kąpaliśmy się. Pospieszyliśmy i zastaliśmy wszystkich Indian, siedzących spokojnie na brzegu. Rozmawiali między sobą. Przeszukiwali to miejsce, nie było tam głębiej niż nad moją głowę, a chłopiec, który się utopił, umiał pływać, miał około dziesięciu lat. Nic nie znaleźli. Jego matka popłynęła kanołę w dół rzeki, szukając ciała i zawodząc cały czas. Dwie godziny później usłyszeliśmy jej krzyk i nowe zawodzenie. Podeszliśmy bliżej miejsca, gdzie chłopiec zniknął pod wodą i ujrzeliśmy matkę wiosłującą kijem, a na dziobie człuna nagie ciało chłopca. Było za późno na sztuczne oddychanie. Dowiedzieliśmy się, że poszedł się kąpać z kolegą. Rozebrał się i dał nura pierwszy. Wypłynął ze śmiechem i zawołał: Coś mnie trzyma za nogi! Potem został wciągnięty pod wodę. Indianie mówili, że to diabeł. Dla reszty z nas było całkiem jasne, że to średniej wielkości boa. Szukając pożywienia, zobaczył jego stopy, a stwierdziwszy, że jest za wielki, aby go połknąć, wypuścił. Zepsuło nam to popołudniowe spotkanie, a po czuwaniu przy zwłokach byliśmy już zbytnio zmęczeni, by słuchać. Powróciliśmy więc wczesnym rankiem w sobotę. Módl się za tutejszych Indian, bo chcielibyśmy tu często przychodzić i głosić Ewangelię, a to wydarzenie w umysłach niektórych z nich może stać się barierą. W zeszłym tygodniu poszliśmy do Ila i kupiłem parę młodych prosiąt dla szkolnej hodowli. Grupa naszych chłopców udaje się dzisiaj do Tena na głosowanie, tak więc nasze jutrzejsze spotkanie będzie mniej liczne. Zarysował się już wyraźny podział na Indian, którzy są chętni słuchać naszego przesłania i takich, którzy nie chcą. Spodziewam się udać do Talakpungu dziś po południu, by tam głosić dobrą nowinę. Nie było jak dotąd żadnej reakcji, chociaż nastawienie jest przyjazne. Operacja Auka trzymana była w tajemnicy przed wszystkimi, prócz tych, którzy byli w nią bezpośrednio zaangażowani, dlatego w powyższym liście do rodziców Jim nic nie pisał na ten temat. Dalszy ciąg o tej podróży w dzienniku. Dwukropek. Polecieliśmy razem z powrotem do Arajuno. Omawialiśmy trochę taktykę i potem odlecieliśmy z zasilanym baterią głośnikiem. Posługiwałem się zwrotami w narzeczu Auka, których nauczyłem się od Dajumy, dziewczyny z ich plemienia. Powtarzałem te zdania, a samolot krążył nad domami na wysokości około dwóch tysięcy stóp. Dwukropek. Wymieńcie z nami oszczep na maczetę. Oraz jesteśmy waszymi przyjaciółmi. Ujrzeliśmy chyba z ośmiu biegających wokół domu. Jeden przeszedł na drugi brzeg rzeki z jakimś przedmiotem na głowie. Zdawało się nam, że pobłyskuje nową maczetą. Nie widziałem, aby wracał, choć wyglądało na to, że doszedł tylko do pola maniokowego. Drugi wbiegł do domu i powrócił z włócznią. Wziąłem to za dowód, że ten pierwszy chciał się wymienić na żywności, a ten drugi chciał oddać swoją włócznię. Ale kiedy spuściliśmy na lince zarówno maczetę, jak i mały koszyk na wymianę prezentów, zerwali jedno i drugie. Jeden z nich chodził wokół domu, wymachując płótnem, w które maczeta była owinięta. Wciągnęliśmy linę, w nawiasie ciężka robota, Potem znowu rzuciliśmy ją, spodziewając się, że coś do niej przywiążą. Spadła do wody i zamiast coś przywiązać, ucięli kawałek. Linka była cała zielona od spuszczania na ziemię. Wciągnęliśmy ją w całości i znowu uruchomiliśmy głośnik. Tym razem posłużyliśmy się zwrotem. Lubimy was, otrzymacie garnek. Na te słowa grupa uciekła między drzewa za domem. Zaś jeden poszedł na brzeg, przyłożył dłonie do ust i zdawał się coś krzyczeć. Nad głową wymachiwał nową maczetą. Zrzuciliśmy mały aluminiowy garnek, pełen wstążek. Była w nim też żółta koszula i korale. Człowiek na brzegu wskazał palcem miejsce, gdzie to spadło. Ci z za domu pozbierali rzeczy i po chwili machano do nas żółtą koszulą. Gdy zbliżaliśmy się nad domy, w dole rzeki ukazały się w pewnej odległości dwa człuna, pospiesznie wiosłujące w górę rzeki. Zauważyłem troje ludzi biegnących przez wodę na brzeg, a za drugim razem jednego z nich z kawałkiem białego materiału. Wróciliśmy przez Kura Raj, szukając po drodze dogodnego miejsca do lądowania, jednak nic z tego nie wyszło. Zdecydowałem posłać pourządzenie do lądowania samolotu Whittakera. Planuję wyprawę, by gdzie się da zrobić pas startowy. Prowadź nas, Panie Boże! Jim nosił przy sobie wypisane na karteczkach zwroty w narzeczu auka i przy każdej okazji wyciągał je, aby nauczyć się ich na pamięć. Nocą brał je do łóżka, aby przed snem dokonać ostatniej powtórki. Wróciwszy z lotu nad siedzibami Auka, był tak podniecony, że prawie nie mógł jeść. Jestem pewna, że gdybym dała mu siano, nawet by tego nie zauważył. Wiedziałam więc, że to jest to. Te śluby czynione Bogu przed laty, oświadczenia o woli pójścia na całego, tu można tego dowieść. Zaczęłam mieć wątpliwości, czy taki był naprawdę plan Boga? A może Jim zanadto wybiega do przodu? Czy naprawdę Bóg chce, aby tak szybko porzucili dzieło w Shandy? Wizja to jedna sprawa. Wprowadzenie jej w czyn to druga. Stanęliśmy wobec namacalnych faktów. Już nieraz widziano Aukas. Znano ich już wcześniej. Wiedziano, że zabijają dla sportu. Wiedziano też o ich pogardzie dla białego człowieka i wszystkim, co z tego wynika. Ale teraz Jim i Nate widzieli ich na własne oczy, wołali do nich, patrzyli, jak wymachują rękami i uśmiechają się. Otrzymali od nich grzebienie, korony z piór, branzoletki. Wszystko zrobione ich rękami, jednak ci nadzy ludzie ze szczepu auka wciąż nie znali przesłania, które było dla nich przygotowane. Były jednak jeszcze inne pilne zadania do wykonania. Dla Jim'a był to dopiero co rozpoczęty budynek szkolny. Indianie z plemienia Kuichua potrzebowali pokarmu Słowa Bożego. Dom i ogród, który zaczynał nabierać właściwych kształtów, żeby nie wspomnieć o żonie i dziewięciomiesięcznym dziecku, także było na jego utrzymaniu. Dokąd pójść? Jak zwykle Jim działał na podstawie zasady. Nieimpulsywnie. Gdyby działał pod wpływem impulsu, to nie wiem, jaką wybrałby drogę, gdyż impuls natychmiastowego udania się do auka był z pewnością silny. Ale jego miłość do Szandi, do Indian Kuichua do rodziny także były silne. Ale zastosował lekcje, których nauczył się przez lata poznawania się z Bogiem. W roku 1948 przestudiowawszy Księgę Liczb, 32 rozdział, gdzie jest mowa o tym, jak Rubenici i Gadyci prosili Mojżesza, by pozwolił im osiedlić się na ziemi Jezer i Gilead, woląc raczej nie przekraczać rzeki Jordan, Jim napisał: Dwukropek. Chcieli zostać po tej stronie Jordanu, ponieważ znali tę Ziemię i widzieli, że im odpowiada. Tak podobnie dzisiaj wiele osób, nigdy nie widziawszy pola misyjnego i posiadając talenty i szkolenia w tym kraju, oświadcza twardo Nie każ nam więcej przeprawiać się przez Jordan. To jest kraj bydła, a ja mam bydło, to jest miejsce, gdzie tak bardzo potrzeba nauczycieli i myślę, że ja mógłbym być nauczycielem. Wasi bracia ruszą do walki, a wy chcecie tu spokojnie pozostać. W nawiasie Księga Liczb, rozdział 32, werset 6. To właśnie to doprowadziło do czterdziestoletniej wędrówki i pozostawienia 603 550 trupów na pustyni. Przeklęty ten, co wypełnia dzieło pańskie niedbale. Przeklęty ten, który miecz swój powstrzymuje od krwi. W nawiasie Księga Jeremiasza. Rozdział 48, werset 10. Nie ma innego sposobu, aby być bez winy, jak zostawić swój dobytek i dzieci i pójść na wojnę. 10 czerwca 1950 roku Jim pisał. Abraham uczył się powoli. Gdy otrzymał polecenie opuszczenia rodziny, zabrał lota, prawdopodobnie gest uprzejmości który był jednak nieposłuszeństwem. Takie opuszczenie rodziny dla Boga jest powszechne wśród powołanych, np. Jakub, Jan, Zebedeusz. Wszelkie nieposłuszeństwo prowadzi wkrótce do zwątpienia i marnotrawstwa. Trzeba było także wziąć pod uwagę liczbę ludności. Czy jest rozsądne opuszczać stację misyjną, o potencjale tysiąca lub więcej Indian czuła dla szczepu, który liczy nie więcej niż parę setek? Tu znowu zasady Pisma Świętego dały odpowiedź. Jim napisał w roku 1951. Argument liczebności nie da się utrzymać, bo gdyby moim powołaniem było pójść tam, gdzie najliczniej, nie wybrałbym Ameryki Południowej. Ale Indie. Pismo Święte mówi wyraźnie, że zamiarem Boga jest, by wybrani każdego szczepu, języka, ludu i narodu głosili chwałę odkupiciela. Jest to konkretna wskazówka, że Pismo Święte trzeba nieść do tych, których nie ma w chórach anielskich. Stąd moje brzemię ciąży ku tym, do których jeszcze nikt nie dotarł. Zasady były jasne, a Jim miał przygotowanie, by działać w oparciu o nie. Ja miałam wątpliwości co do tego, czy pozwolić mu pójść i wreszcie wyrzuciłam z siebie to pytanie, które paliło mnie jak ogień. Jim, zaczęłam. Czy jesteś pewien, że to ty masz iść? Jestem powołany, padła prosta odpowiedź. A zatem wszystko było w porządku zasady pisma świętego, prowadzenie Boga, wewnętrzne przekonanie Dzima, wszystko było niezachwiane. Mogłam w tym brać udział, mogłam szczęśliwa pomagać mu w planowaniu. Sama udałam się do Ila parę tygodni później i zebrałam dalsze dane lingwistyczne nad którymi pracowaliśmy razem, porównując mój materiał z jego, Porządkując go i badając konstrukcje, z dreszczami emocji zaczynaliśmy naukę zupełnie nowego języka. Rozmawialiśmy o możliwości udania się do tego szczepu razem, jak tylko uda się nawiązać przyjazny kontakt. Według naszych planów na ten czas najpierw kilku ludzi miało udać się w dół rzeki, Kura Raj Kanoe, badając te ziemię. Jak się tylko da, przygotowując jakiś pas startowy nad rzeką. Jim powiedział, że mogę pójść z nimi. Była to propozycja, którą przyjęłam z ochotą. Dla niego decyzja ta oznaczała dalsze badanie swego serca, co do swoich własnych motywów przybycia do Ekwadoru. Tak pisał 6 listopada. Dziwisz się, dlaczego ludzie, Wybierają tereny misyjne tak odległe od Stanów, podczas gdy młodzi ludzie zostający tam pozbawieni są prowadzenia, ponieważ nikt nie ma czasu na wysłuchanie ich problemów. Powiem ci dlaczego wyjechałem, ponieważ ci ludzie ze Stanów mają wszelką okazję, aby studiować, słyszeć i zrozumieć słowo Boga w ich własnym języku. Natomiast ci tutaj Indianie nie mają ku temu żadnej sposobności. Musiałem zrobić krzyż z dwóch kijów i położyć się na nim, by pokazać Indianom, co to znaczy ukrzyżować człowieka. Kiedy widzę tutaj tyle niewiedzy, a tam tyle poznania i sposobności, to nie mam żadnych wątpliwości, dlaczego Bóg mnie tutaj przysłał. Gdy pewnego dnia ci rozkapryszeni młodzi ludzie ze Stanów, Staną przed sądem ostatecznym, otrzymają surowszy wyrok niż ci drżący przed demonami Indianie, ponieważ tamci posiadali Pismo Święte, lecz nudziło ich ono, podczas gdy ci nie słyszeli nawet o czymś takim, jak pismo. Tymczasem życie w Szandii szło dalej naprzód. Stary bambusowy budynek szkolny, kryty słomą, Wyglądał, jak gdyby pierwszy podmuch wiatru miał go zrujnować. Jim pracował pełną parą nad nową podłogą. 9 listopada pisał: Cały dzień heblowałem deski na podłogę. Jestem naprawdę zmęczony. Obawiam się zostawiać Indian samych przy maszynach. Za to przy wylewaniu cementu doskonale sobie radzą. Myślę, że Vincente. Mógłby już zacząć kopanie tego rowu od czuru jaku do skały, aby nasza hydroelektrownia mogła ruszyć. Poniedziałek, jeśli Pan pozwoli, będzie kolejnym dniem pracy. Zbierzemy wszystkich Indian razem, by przyciągnęli dźwigary na miejsce pod szkołę. Lepiej pracują, gdy dostają dobrą zupę, niż gdy płacimy im pięć suksów. Valeria nauczyła się w swoim kojcu podciągać i wstawać, a potem siadać z powrotem. Bardzo byście ją pokochali. Prawdziwa, roześmiana laleczka. Dziąsła ma obolałe i chyba rychło wyjdą jej nowe zęby. Śmieje się bez ustanku. Wygląda jak prawdziwy Eliot. Nie daje nam ani chwili odpoczynku, aż dopiero po kolacji, ale kochamy ją za to. A co by to było, gdyby tak mieć trojaczki? Zaczęło trochę padać, ale chyba zasłużyliśmy na to wreszcie. Ostatnio panowały straszne upały i przeszliśmy naprawdę niebezpieczne wichury. Drzewo ponad źródłem, którego korzenie dawniej już zostały osłabione, przewróciło się dzisiaj pod naporem słabego wiatru. Trudno jestem dżunglę trzymać z daleka od swojej głowy. Musimy załatwić wreszcie, któregoś dnia nasze papiery dotyczące własności ziemi, a więc muszę znowu otworzyć ścieżki przygraniczne. Późne popołudnia i wieczory spędzaliśmy na studiach nad Biblią wraz z młodymi Indianami. Jim brał po jednym lub dwóch na raz i przerabiał z nimi kilka wersetów, zadając im pytania, Odpowiadając na pytania z ich strony, pomagając im w samodzielnym doszukaniu się znaczenia. To, jak uważał, jest fundamentem każdego miejscowego kościoła. Musi on być zbudowany na słowie, i jego członkowie winni się nim karmić. Przełożył znaczne partie Ewangelii według świętego Łukasza, ja też przetłumaczyłam parę fragmentów. Pewnego dnia rzekł do mnie, Musimy to mieć zrobione, zanim udam się do auka. Tak więc pracowaliśmy nad tym razem, zestawiając nasze przekłady, sprawdzając je z naszymi indiańskimi informatorami językowymi i poprawiając tak, jak potrafiliśmy najlepiej. Skończyliśmy z grubsza szkic przed odejściem Dżima. 20 listopada Sporo Indian udało się pod koniec tygodnia, w górę rzeki, także liczebność spotkań spadła do czterdziestu osób. Wenancio Tapui, nauczyciel, prowadził śpiew, zaś gerwarcio przemawiał, mówił na ten temat Nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą. Ewangelia Łukasza rozdział dwudziesty werset dwudziesty Szło mu raczej dobrze, jak myślę, choć było jeszcze brak swobody, aby słuchaczom patrzeć prosto w oczy. Jutro zajęcia z Biblii poprowadzi Hektor, we wtorek Mariano, w środę Venancio, w czwartek ja podsumuję, a w piątek Asencio będzie nauczał. Próbuję każdemu dać jakąś robotę. Metoda ta sprawdza się. Abelardo będzie głosił słowo w tę niedzielę, jeśli Bóg pozwoli. W piątek rano Betty i ja udajemy się do Pano, tak więc Venancio będzie musiał poprowadzić spotkanie w Talakpungu. Mamy już ponad połowę filarów wylanych pod nową szkołę. Chłopcy razem sobie doskonale, kiedy tylko wpadną w rytm. Wszystkie dźwigary są już przycięte ale czeka nas w przyszłym tygodniu robota z przyciągnięciem ich na działkę. Betty wczoraj odbierała dziecko u Indianki, a ja pilnowałem naszej małej i przygotowywałem wstępne czytanki dla szkoły dziewcząt. Dzisiaj poświęciłem trochę czasu na załatwianie dokumentów naszej działki. Teraz niewielu Indian przychodzi do roboty, gdyż wielu udało się na wybrzeże, i znaleźli tu miejsce, wymywające złoto i wszyscy płuczą złoto. Piętro domu już gotowe. Ułożyłem różnych rozmiarów desek, od sześcio do dziewięciocalowych. Nie będę ich rozłupywał na osobne części. Mogą się jeszcze przydać w szkole, a i straty będą mniejsze. Połączymy je na pióro i w pust. Myślę, że boki szkoły wyłożę deskami z nadchodzącym na złączach brzegiem. Wczoraj postawiłem Walerię na nogach. Stała sama, śmiejąc się przez pięć minut. Betty odstawia ją już od piersi i znowu jest trochę dokuczliwa po nocach. Wyszły jej trzy górne zęby i pije, trochę się przy tym polewając z filiżanki. Dalszy ciąg dziennika dwukropek 27 listopada Wczoraj Nate i ja odbyliśmy drugi lot do auka. Przelecieliśmy nad ich rzeką do pokrytego trawą szałasu gdzie za ogrodzeniem są plantacje ale nie widać było ludzi Od ostatniej naszej wizyty wycięto znaczny kawał lasu Wydaje się że wiedzą co robić z maczetami i toporami Wznosząc się wyżej, zrzuciliśmy parę spodni na pierwszy z domów, gdzie dostrzegliśmy kobietę w fartuszku, który zrzuciliśmy wcześniej. Na drugim domu był rzeźbiony w drzewie model samolotu. Zrzuciliśmy tam maczetę i parę krótkich spodni. Wtedy ujrzałem coś, co przyprawiło mnie odreszcze. Wyglądało na to, że stary człowiek stoi obok swego domu i rękami daje nam jakby sygnały, byśmy zeszli na ziemię. Auka, który daje znaki, by przyjść. Przy następnym domu zrobili dużą polankę i wybudowali podwyższenie z bambusa, na którym stał jeden z nich w białej koszuli i machał rękami. Nate rzucił rolkę papieru toaletowego i kilka grzebieni ze wstążkami. W nawiasie do grzebieni przywiązywało się białe wstążki, aby auka mogli odnaleźć je w lesie na drzewa przy brzegu polanki, aby dać im do zrozumienia, że i te drzewa należy wyciąć. Rzucił też maczetę ze wstążką, którą podnieśli. Na lince spuścił im garnek i toporek, a oni przywiązali coś do niej czerwoną wstążką, lecz zgubiliśmy to w drodze powrotnej. Nate śpieszył się, bo było późne popołudnie. Dodał gazu, no i straciliśmy to. Boże, poślij mnie rychło do Aukas. W tym samym dniu w liście do rodziców Jim pisze tylko o postępach robót w Szandii. Dwukropek. Z radością mogę wam powiedzieć, że nasi indiańscy przyjaciele bardzo przykładają się do tej roboty z wylewaniem betonowych filarów. Został nam jeszcze tylko jeden i bierzemy się za dźwigary. Modlitwy w szkole także idą dobrze, zaś Alberto miał spotkanie dzisiaj rano. Mówił z niewielką uprzednią pomocą, o chłopcu cierpiącym na padaczkę, który był opanowany przez demony, o zniecierpliwieniu pana z powodu niedowiarstwa tłumów, o dodawaniu odwagi człowiekowi, który uwierzył, lecz potrzebował pomocy w swojej wierze, o uczniach, którzy, choć wierzący, byli bezsilni, ponieważ ich modlitwom zabrakło żarliwości i utracili swą moc każdego popołudnia i w niektóre wieczory mam w domu u siebie moich przyjaciół. Przerabiamy jakiś fragment pisma świętego, a potem oni to mówią w swoim języku ku czuła, dużo lepiej niż ja i z wielką korzyścią, czynią bowiem prawdziwe postępy w nauce. Moje posługiwanie ogranicza się teraz prawie wyłącznie do tego, gdyż publiczne głoszenie słowa pozostawiam im, za wyjątkiem zajęć dla wiernych w poniedziałkowe popołudnia, które prowadzę sam. Boże, pomóż im. Tak pragną tej nauki i nie trzeba ich popychać, a tylko pomagać wiele w rozumieniu słowa. Dziękuję za nasiona. Przykro, że mieliście przymrozek przed zbiorami jabłek. Módl się, tatusiu, szczególnie za tych ludzi. Vincente, Venancio... Czałcha i Kapitan. Szczególnie noszę za nich brzemię w tym tygodniu i myślę, że nie są daleko od Pana. Nie zapominam także, że gdy tutaj wierni umocnią się, będziemy dalej szli z Ewangelią. Jeżeli Bóg wyśle nas na parę miesięcy gdzie indziej, myślę, że wyjdzie to na dobre temu młodemu kościołowi. Hibisku skwitnie pięknie przed domem. Do momentu, aż jakiś Indianin nie przyjdzie i nie zerwie go. Mam trochę politury na dom i smoły na dach, tak że możemy się wziąć wkrótce za roboty wykończeniowe. Zdaje się, że tyle na teraz. Jest po szóstej. Świerszcze i żaby zaczynają swój koncert. Zrobiliśmy interes z przyjaciółmi, wymieniając dużą lodówkę na dobrą mleczną krowę. Pastwisko kwitnie nam teraz pięknie. Dzięki za Waszą miłość, modlitwę i troskę o nas. Ręka Boża stale nam w tej pracy dodaje odwagi. Nie wiem, czy Jim miał jakieś przeczucie, że Bóg zamierza wziąć go za każde obiecane mu słowo. Myślnik, Zamierza spełnić dosłownie jego modlitwę z 18 kwietnia 1948 roku. Ojcze, weź moje życie, tak, moją krew. Jeżeli chcesz i niech Twój wszechobejmujący ogień je strawi. Nie będę go oszczędzał, ponieważ nie jest moje. Weź to, ojcze, weź to wszystko. Wylej moją krew jako ofiarę za ten świat. Krew ma wartość tylko wtedy, kiedy przelewa się na Twoim ołtarzu. Jeden z ostatnich hymnów w języku Kuijczua, jakie napisał, mówi o tym, co dzieje się wówczas, kiedy człowiek umiera. Posłużył się tu porównaniem z księgi Salomona, z rozdziału jedenastego wersetu trzeciego, które jest proste i zrozumiałe dla Indian. Dwukropek Jeżeli człowiek umiera, upada jak drzewo, gdzie upadnie, tam leży, jeśli nie jest wierzący, idzie do jeziora płomieni. Z drugiej strony, jednak wierzący, gdy śmierć go pokona, nie upadnie, a raczej się podniesie, w tej samej chwili, ku domowi Boga. Hymn ten stał się jednym z ulubionych w Szandii, a wielu do dzisiaj wspomina jego szczególne dla nich znaczenie. Ale wróg dusz niełatwo oddaje swe panowanie nad jakimkolwiek obszarem. Zdając sobie sprawę z tego, że jego władza na obszarach zajmowanych przez szczep Auka będzie wyrwana, przygotowywał się do odparcia ataku. Dima opanowały takie pokusy, jak nigdy przedtem. Główna broń, zniechęcenie, które, jak wiemy, nigdy nie miało go w swej władzy, od czasu przybycia do Ekwadoru, czaiło się za nim na każdym kroku. W grudniu jego ducha opanował posępny nastrój. Wyglądało na to, że toczy takie walki, w których nie mogę mu pomóc. W tym okresie napisał krótką piosenkę, która w przekładzie na język angielski traci swoją ostrość. Dwukropek. Czasem mówię do siebie, iż wierzę za nic, lecz w godzinie kiedy mówię dosyć tego, Jezus mówi do mnie znowu. Wierz mi, synku, idź za mną, proszę, do domu mojego ojca. Pragnę zaprowadzić cię, synku, do pięknego kraju. Kiedy odkryto na plaży miejsce, gdzie Nate mógł bezpiecznie wylądować, plany udania się tam w kanoe, rzeką Kura Raj, zostały zaniechane. Również potrzeba zabrania ze sobą kobiety, stała się zbyteczna. Wiedziałam, że Jim uda się tam bez mnie i wtedy to zaczęliśmy omawiać możliwości faktu, że nie powróci. Jeżeli Bóg pragnie, by tak było, kochanie, powiedział, jestem gotów umrzeć za zbawienie szczepułka. Tuż przed Bożym Narodzeniem, Flemingowie, którzy ostatnio przenieśli się do Pungu, urządzili tam dla Indian uroczystość, zapraszając Jima Jeda do pomocy w nauczaniu Biblii. 22 grudnia Jim tak pisał o tym. Zebrało się około setki Indian z nad rzeki Puyo. Było około dziesięciu naszych uczniów i parę ich sióstr. Przyszli tam na piechotę, w nawiasie, trzy dni. Słuchali z nadzwyczajną uwagą po tym, jak pierwszego dnia zabraliśmy im dżin i nie było już więcej pijaństwa. Pete oddał alkohol właścicielowi w poniedziałek rano. Starsi słuchali z taką uwagą, jakiej nigdy nie widziałem wśród Indian. Mogę tylko mieć nadzieję, że Bóg pomoże im zrozumieć ich odpowiedzialność za zawierzenie Chrystusowi i otwarte przyznanie się do Niego. Kilku młodych przestało już pić. Modlę się za Atanazio i jego młodszego brata, Izaaka. Luis kapitan, wyruszył stąd, upił się w drodze do Puyo i nie dotarł dalej. W piątek rano, w godzinie łączności radiowej, wraz z Edem czekaliśmy w pogotowiu na połączenie się z Marilu, w Arajuno. W głosie jej słychać było strach. Indianin, który mieszka z nami, wstał wcześnie rano i niemal zderzył się z nagim auka który stał z oszczepem w ręku jakieś pięćdziesiąt jardów od domu Eda. Ed i Nate polecieli tam szybko, ale nie było już po nim śladu. Indianin chciał tamtego auka zabić natychmiast, lecz Mary Lou zabrała mu broń i wyszła z domu, wykrzykując zdania, które mniej więcej znaczyły tyle, co Lubię ciebie. Chciała mu dać maczetę, ale zniknął, zostawiając tylko odcisk mokrej stopy na podłodze i złamaną trawę w miejscu, gdzie skoczył w dżunglę. Chcielibyśmy dotrzeć do tego szczepu. Aukas nigdy nie utrzymywali przyjaznych kontaktów ani z białymi, ani z Indianami, jednak wiemy, gdzie mieszkają i uczynimy zdecydowany wysiłek, by do nich wkrótce dotrzeć. Do tego muszą być spełnione dwa warunki. Pierwszy to zachowanie tajemnicy. Są tacy, którzy gdyby dowiedzieli się o naszych planach, zepsuliby wszystko, a zatem nikomu ani słowa, aż napiszę, że można już mówić. Warunek drugi to modlitwa. Ci ludzie to zabójcy i nie mają pojęcia o zasadach współżycia z obcymi. Nasi Indianie, jak też i biali, śmiertelnie się ich boją. Nazwano by nas głupcami, gdyby ktoś się dowiedział, ale wierzymy, że Bóg przysłał Eda do Arajuno dla nawiązania tego kontaktu i chcemy spełnić Jego wolę, niosąc do nich Ewangelię. W ich języku nie ma słowa Bóg, nie mówiąc już o Jezusie. Wila. Jest oswojona kobieta ze szczepu Auka, którą Betty i ja odwiedzamy i pracujemy nad ich językiem. Jest on znacznie trudniejszy niż język czuła i trzeba jeszcze dużo popracować nad jego analizą. Módl się więc za nas. Więcej dowiesz się na ten temat za miesiąc, kiedy będą się spełniać nasze plany. Mamo, nie rób kłopotu, rów Jordan, wysyłając przez nią cokolwiek. Przecież i tak będzie mieć wielkie pudło rzeczy, które matka Betty kupiła dla nas, w tym spodnie i rzeczy dla mnie. Nic nam tu nie trzeba, oprócz mocy Boga, a tego nikt nam nie przyśle, tylko On sam. Spędziliśmy Boże Narodzenie z Flemingami i w Warajuna. Marilu przystroiła małe drzewko z bambusa ze światełkami i ozdobami. Rozmawialiśmy przeważnie o Aukas o planach nawiązania kontaktu na ich terenie w przyszłym tygodniu i o danych językowych, jakie zebraliśmy. Najtowi udało się pozyskać czwartego mężczyznę do udziału w tej wyprawie, Rogera Jouderian, misjonarza wśród szczepu Ivaros, Południowej dżungli, Pete Fleming brał udział we wszystkich dyskusjach, ale nie zdecydował się jeszcze, czy się przyłączy. Boże Narodzenie minęło. Wszyscy wróciliśmy do Szandii na noworoczną konferencję dla młodych, wierzących Indian. Ostatni list do rodziców Jim napisał 28 grudnia. Dwukropek gdy ten list do was dotrze, Ed, Pete i ja i jeszcze jeden towarzysz będziemy próbować wraz z Neitem nawiązać kontakt załka. Modliliśmy się i przygotowywali do tego, szereg miesięcy, utrzymując wszystko w tajemnicy. W nawiasie nawet nasi najbliżsi przyjaciele misjonarze o niczym nie wiedzą. Jakiś czas temu Nate podczas lotu zwiadowczego odkrył dwie grupy domostw. Od tego czasu odbywamy tam co tydzień przyjacielskie loty, zrzucając prezenty i wołając w ich języku przez głośnik. Języka nauczyliśmy się trochę od kobiety Zila. Nate posłużył się swoim systemem linowym, aby zrzucać rzeczy tuż na progu domu. Od nich też otrzymaliśmy trochę prezentów i żywności, które to rzeczy przywiązywali do liny. Planujemy polecieć w dół rzeki i wylądować na plaży niedaleko ich siedzib, postawić drewniany domek przygotowany wcześniej przeze mnie przy pomocy piły elektrycznej i zaprosić ich, wołając z samolotu. Nawiązanie kontaktu planujemy na piątek lub sobotę szóstego lub 7 stycznia być może trzeba będzie czekać dłużej nie muszę wam przypominać że są to kompletnie nadzy dzicy ludzie w nawiasie w zeszłym tygodniu widziałem pierwszą oznakę ubrania myślnik strunę których jedynym kontaktem z białymi było zabijanie ich nie mają broni palnej zabijają długimi włóczniami Ogień rozpalają, pocierając patykiem opatyk na mchu. Małe dzieci noszą w korze z drzew, śpią w hamakach. Maczety i toporki kradną Indianom, których zabili. W ich języku nie ma słowa Bóg, a tylko diabły i duchy. Wiem, że będziecie się modlić. Poleceniem dla nas jest. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. W nawiasie Ewangelia Marka, rozdział 16 werset 15 Wasz kochający syn i brat, Jim. Konferencja zakończyła się w nowy rok. Goście mieli rozjechać się 2 stycznia, zaś Jim zamierzał wyruszyć do Arajuno, które było miejscem zbiórki, przed wyprawą do Aukas 3 stycznia. Ale rankiem drugiego stycznia Nate wywołał nas przez radio, by oznajmić, że ponieważ pogoda jest dobra, powinni wykorzystać ją do lotu i zabrał Jima do Arajuna razem z innymi. Tak więc nie mieliśmy spędzić jeszcze jednego dnia razem, jak planowaliśmy. Jim zaczął się pakować, ja zaczęłam zbierać wszystko, co jak się nam wydawało może rozbawić ludzi Aukas rzeczy, które mogą ich zainteresować i dać więcej czasu na zawarcie przyjaźni. Mężczyźni uświadamiali sobie bowiem, że dłuższa rozmowa z nimi, zaledwie za pomocą kilku znanych zwrotów, będzie niemożliwa. Wreszcie cała lista Jim'a została sprawdzona, wszystko było przygotowane, jeszcze tylko ostatnia łączność radiowa z samolotem i Jim zarzucił sobie siatkę przez ramię, Ruszając do drzwi, kiedy położył rękę na klamce, powiedziałam prawie głośno: Czy zdajesz sobie sprawę, że możesz tych drzwi już nigdy więcej nie otwierać? Pchnął je, wyszedł za mną i zatrzasnął za sobą. Kroczył bambusową ścieżką, swoim zwykłym, pewnym, zdecydowanym krokiem. Kiedy zbliżaliśmy się do pasa startowego, Samolot podchodził do lądowania. Parę minut później Jim pocałował mnie i zajął miejsce obok pilota. Po chwili zniknęli za rzeką. We środę 4 stycznia 1956 roku napisał do mnie ołówkiem notkę. Droga Betz, właśnie spociłem się kręcąc korwką radia. Nikt nas nie odbiera. Ale my odbieramy wyraźnie wszystkie poranne połączenia. Noc minęła dobrze, z przerwą na kawę i kanapki o drugiej. Nie wystawiliśmy warty, czujemy się miło i bezpiecznie w naszych trzech małych kojach. Plaża jest dobra do lądowania, ale za miękka na start. Mamy trzy alternatywy: pierwsza, czekać aż słońce ją utwardzi. A pewny wiatr pozwoli startować. Druga. Pójść i zrobić pas w mieście przeznaczenia. W nawiasie. Kryptonim na oznaczenie siedzi pszczepu Aukaz. Trzecia. Odejść. Widzieliśmy ślady pumy na plaży i słyszeliśmy ją zeszłej nocy. Dżungla jest tu piękna, otwarta, pełna palm. Jest bardziej gorąco niż w Szandia. Jesteśmy pełni nadziei, ale nie ma jeszcze żadnych znaków od sąsiadów. Być może dzisiaj zdobędziemy aukas. Ciężko było postawić tę chatę, ale warto, gdyż jesteśmy nad Ziemią. Właśnie wyruszamy. Pistolety, prezenty, nowości w kieszeniach, modlitwa w sercach. Tyle na razie. Twój wielbiciel Jim. O ile mi wiadomo, były to ostatnie słowa, jakie napisał. Miał przed sobą jeszcze tylko cztery dni życia. O wszystkim, co wiemy, o tych czterech dniach, mowa jest gdzie indziej. W nawiasie książka Elizabeth Elliot, Frude Gates of Splendor. Wystarczy powiedzieć, że marzenie jego życia spełniło się w piątek. Wziął jednego załka za rękę. Wreszcie te dwa światy spotkały się: pięciu Amerykanów i trójka nagich dzikusów. Dwa dni później, w niedzielę 8 stycznia 1956 roku, ludzie, za których Jim Elliot modlił się sześć lat, zabili go i jego czterech towarzyszy.